Według SLD do nieprawidłowości miało dojść w trakcie prywatyzacji placówki. Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Ewa Koś w poniedziałek złożyła doniesienie do prokuratury, powołując się na artykuł 231 Kodeksu Karnego. Paragraf pierwszy mówi: funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I paragraf drugi: jeżeli funkcjonariusz publiczny dopuszcza się czynu określonego w paragrafie 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Sojusz Lewicy Demokratycznej chce wyjaśnić, co stało się z planowanymi wydatkami przychodni. Według obliczeń Ewy Koś na koncie placówki brakuje 3 milionów złotych. Przychody planowane, te, które były zaplanowane na rok 2011 przez portówkę, wynosiły 11 milionów złotych, natomiast wykonano 8 milionów złoty. Co się stało z 3 milionami złotych zaplanowanymi? Koszty zostały wykonane w 100%, czyli 11 milionów zaplanowane, 11 milionów wykonane. Jeżeli przychodnia przestała świadczyć publiczne świadczenia medyczne, a przejęła je przychodnia portowa, prywatna, spółka z o.o., powinna również przejąć koszty. Przypomnijmy, że w styczniu ubiegłego roku po uchwale budżetu województwa na rok 2011 do sejmików wpłynęło pismo o przekształceniu publicznej przychodni portowej w Szczecinie w prywatną spółkę. W czerwcu 2011 roku głosami Platformy Obywatelskiej i PSL przeszła uchwała o przekształceniu i tak do listopada 2011 roku jednostka publiczna miała zakończyć działalność medyczną, a do 31 marca 2012 roku zostać zlikwidowana. Samą przychodnię portową wykupili jej pracownicy.